Kochani, cały czas oglądacie Wywiadownię i cały czas na czerwonym kinowym fotelu siedzi Jula. To takie fotele trochę wygodne, co? Tak. To takie kinowe chyba. Tak żeśmy jest. Skądś podwędzili. Ale może, nie, może się nie chwalmy tym. Słuchaj, dosyć często w Wywiadowni rozmawiamy z naszymi gośćmi o talent show. Myślę, że to też wynika z tego, że dużo tych gwiazd, które gościmy, brało udział w tego typu programach. Ciebie to ominęło, ale stanęłaś po tej drugiej stronie, dlatego że poprowadziłaś 16-osobową ekipę. No tak. A jesteś młodą wokalistką, młodą artystką i to był chyba kosmiczny stres. To było ogromne wyzwanie, aczkolwiek nie żałuję, mimo tego, że też się stresowałam i brałam gdzieś tam odpowiedzialność za tych ludzi. To jestem szczęśliwa, bo jak patrzę na nich dzisiaj, czy na małą Marlenkę, która ma możliwość, ludzie zorganizowali dla niej lekcje śpiewu, dojeżdżanie, ona się rozwija. Mnie to cieszy, bo być może bez tego programu nie miałaby takiej możliwości. Widzę też... A ktoś tam z tych twoich ludzi wypłynął, czy robi coś dalej muzycznie? Robią, jasne. Co nie patrzę, to ktoś tam działa. Macie kontakt? Dzwonią do ciebie? Może nie dzwonią. Ale na fejsie cały czas jesteśmy ze sobą w kontakcie, mamy tam grupę, także kiedy możemy i każdy się dzieli ze sobą, jak tylko ktoś coś wyda, to od razu wrzucamy, promujemy i tak dużo osobom się udało. Justynka jeździ z Sylwią Grzeszczak na przykład w chórkach, Dawid należy do zespołu Looking For, także... A z jakimiś gwiazdami na planie się zaprzyjaźniłaś, z innymi trenerami? Tak, myślę, że może nie było na to zbyt wiele czasu, bo każdy był zajęty swoją szesnastką i gdzieś tam wszędzie było bieganie, wiadomo jak to jest na planie, że już tu wychodzisz, już tu cię biorą, już tak, tu biegniesz. Od razu. Także nie było zbyt wiele czasu, także najwięcej uwagi poświęcałam szesnastce, ale... Ale nie żałujesz absolutnie wizyty? Nie, nie, generalnie nie. Trenerzy też byli bardzo fajni, sympatyczni. Miałam okazję poznać czy wspaniałą Beatę Kozidrak, czy Piotra Rubika. No. Coś niesamowitego i dla mnie to czy też to który z nich będzie na tej płycie? Nie. Nie? Słuchaj mi w oczy, słuchaj mi w oczy. Nie, okay, nie, nie kłamę. Nie mam w zwyczaju kłamać, nawet jak nie patrzę w oczy. Ale tak, myślę, że dużo mi to pomogło, bo poprzez nawet bitwę na głosy przyzwyczaiłam się też bardziej do kamer. Mhm. To też dużo mi dało. No nawiązałam tak, mnóstwo... To była mnóstwo duża właśnie, produkcja, więc tak jakby trzeba było się z tym oswoić. Mnóstwo znajomości. Nawet dzisiaj tu w studio. Spotkałaś znajomych, tak? Spotkałam. Także to jest bardzo fajna przygoda i jeżeli miałabym spróbować jeszcze raz, to nie zmieniłabym decyzji, bo dużo dało zarówno to mi, jak i właśnie tym ludziom, z którymi tam brałam udział, czyli 16-osobowej drużynie, którą pozdrawiam. Dokładnie. Słuchaj, porozmawiamy jeszcze teraz troszeczkę o przeszłości, dlatego że no... Jakieś półtora roku temu jeszcze byłaś normalną dziewuchą, o której nie słyszało tyle ludzi i nie słyszy teraz. I chodziłaś do naszej zwykłej, normalnej roboty, pracowałaś w sklepie. W sklepie. I powiedz, jest łatwiej teraz, czy łatwiej było wtedy? Myślę, że człowiek przyzwyczaja... A to, czy nie męczycie? Sława? Możesz iść normalnie do sklepu, kupić sobie, wiesz, trzech bułeczek, dwóch pączków. Mogę, mimo tego, że ludzie zaczepiają, ale zawsze jest to jakieś tam sympatyczne i gratulują i mówią miłe słowa i dzieci podbiegają, robią zdjęcia, to nie jest A to jest męczące. Tak, że zostawiłaś tą pracę od razu, kiedy nastąpił sukces singla? Nie. Czy jeszcze nie, trzymałaś jeszcze ją w razie czego, żeby nie było? Jeszcze pracowałam w sklepie dość długo, wyszło za każdym razem i podejrzewam, że jeszcze ze 4 dobre miesiące minęły, dopóki... Dopóki nie zaczęły spływać tantiemy. Nie, na to jeszcze przyszedł dopiero później czas. Jeszcze mogłam się utrzymywać. Czy ciężko? Myślę, że człowiek się dostosowuje do sytuacji. Zarabiałam tyle, musiałam sobie radzić, zarabiam tyle. Też jakoś sobie radzę. No teraz lepiej, zarabiasz chyba 700 razy ale tyle. Ale najgorsze jest to, że człowiekowi nagle rosną potrzeby. Zarabia mniej, starcza mu na wszystko, tak? Zarabia więcej, to nagle pojawiają się nowe wydatki. Wiadomo, że teraz... No właśnie, a jesteś dusi groszem? W sensie odkładasz te pieniądze na czarną godzinę i myślisz o tym, że... To jest mój minus charakteru. Nie, niestety nie. Może nie tyle odkładam, co... Może i lepiej inwestuję, nie? Chcę teraz otworzyć sobie studio. Może nie tak, żeby jeszcze ludzie z niego korzystali, ale w każdym razie dla siebie chcę wybudować, także w sprzęt inwestuję. No tak, będzie łatwiej. Będzie łatwiej na pewno. Dobrze, wrócimy do rozmowy, bo tam mnie ponaglają, że trzeba zapowiedzieć teraz co? Muzę! Muzę!